Witam wszystkich, mówi Zofia z Krakowa. Znak nowych czasów. Zobacz Mateusza, rozdział 11, werset 2-6. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć, czy ty jesteś tym, który ma przyjść i czy ty też mamy oczekiwać innego? A Jezus im odpowiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli są wskrzeszeni, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia, a błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Ze swej więziennej celi Jan Chrzciciel posłał swych uczniów do Chrystusa z pilnym pytaniem. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? Dla uważnego czytelnika Ewangelii pytanie to jest zaskakujące i nieoczekiwane. Czyż nie był to ten sam Jan, który nad Jordanem ufnie oznajmił, że Jezus jest Mesjaszem? Dlaczego zadał takie pytanie, usłyszawszy w więzieniach o czynach Chrystusa? Ważniejsza od samego pytania jest jednak odpowiedź Zbawiciela. Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. Zakodowane przesłanie Jezusa do Jana mówiło o tym, że jego służba była znakiem nowych czasów. Mesjasz przyszedł. Z pewnością wypowiadając te słowa, Chrystus myślał o wspaniałych prorocach mesjanistycznych, między innymi zapisanych w księdze Izajasza. Izajasz, rozdział 29, werset 18-19. W owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych z mroku, z ciemności będą widzieć. Pokorni zaś na nowo będą się radować Panem, a ubodzy weselić świętym izraelskim. Rozdział 35, werset 5-6. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych, wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Werset, rozdział 61, werset 1-3. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia i będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku jego wsławieniu. W jaki sposób podane wersety odnoszą się do służby Chrystusa? Jak myślisz, dlaczego do Jana i innych współczesnych Jezusowi ludzi ta prawda docierała tak wolno? Pojmowanie działalności Jezusa jako znaku wypełnienia proroctw i nastania ery mesjańskiej pojawia się wyraźnie w interpretacji wydarzeń według Mateusza, który przedstawia czyny Chrystusa w szerszym mesjanistycznym kontekście. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza. On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. Ten sam kontekst dostrzegamy w podsumowaniu działalności Zbawiciela napisanym przez Mateusza. Obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Patrząc wstecz, zastanawiamy się, jak to możliwe, że Jan i inni z takim trudem pojmowali, kim jest Jezus.
Oczywiście spojrzenie w dobrze znaną przeszłość zawsze jest pewne i wyraźne. A jak to jest z nami? Czy i my nie jesteśmy ślepi na pewne oczywiste fakty? A co ważniejsze, w jaki sposób możemy to zmienić? Dziękuję.